Witam serdecznie, Grosik z tej strony, godzina 6:10, wyruszamy na wykopki do lasu na Białoskóry. No hej, dotarliśmy na miejsce, kilka pierwszych sygnałów przy wejściu do lasu i patrzcie ile udało nam się wykopać. Proszę bardzo, łuseczki, łódeczka i złom żelazny, odłamki jakieś. A zrobiliśmy 15 metrów kwadratowych. No dobra miejscuwa. Szukamy dalej. A tymczasem coś znajomego. Taki duży kawałek od 150 albo 210. No złomu to my dzisiaj nakopiemy. Trzy wykrywki. Więc sporo tego będzie dzisiaj. Dobra, szukam dalej. Jest jakiś odłameczek od zapalnika. Kolorowy. Niezwykłe żelazo, w końcu wyszedł jakiś kolorek i inny oprócz łusek i tej jednej łódeczki. No dużo sygnałów jest, ciągle kopiemy łuski. I wyszedł taki ładny kawałek pierścienia wiodącego i taki kawałeczek duży pierścienia wiodącego teraz wyszedł. Tymczasem łuseczka z Mausera wyszła, bo wcześniej to same Mosiny. I taki kawałeczek zapalnika teraz wyszedł. A teraz znalazłem takie zielone kółeczko. Ciekawe co to było. Jakby coś przestrzelonego? A może nie. Chociaż. A tymczasem wyszło coś takiego. Materiał mosiąc. I pierwsza dzisiaj kuleczka ze szrapnela. I mam monetkę. Kształtem podobna do 5 złotych współczesnych. Jakby coś było widać na niej. Tak, głowa jakaś. A z tyłu. No nie jestem pewny. Może Królestwo Polskie. Ale taka monetka. Po umyciu może będzie widać coś troszeczkę więcej na niej. Wyszedł teraz pierścień od carskiej 76. Pierwszy pierścień łączący łuseczkę z zapalnikiem. Ten akurat wiadomo, że jest stalowy. Stan nie najgorszy. Chyba lepszy od tamtego pierwszego, który znaleźliśmy. I jest kolejna kuleczka od szrapnelka. I mam kolejną monetę. Zobaczymy co to będzie. Jakąś dziesiątkę widzę. O, chyba feningi. Tak, 10 feningów. Ale ciekawe czy przedwojenne, czy z okresu wojny? Z okresu wojny, wronę widać niemiecką. Tak, jest niemiecka wrona. Dobra, jest 10 fenoli. Jakiś Helmut tutaj siedział w lesie. Co on tu robił? Może grzyby zbierał. I wyszła kolejna część z kompletu. Tłoczek do 76 carskiej. Proszę bardzo. I mamy kolejną część od 76 spód szklaneczki. O, taki kawałek przekroju i znów kawałek pierścienia i znalazłem jakąś monetkę, nie za dużą, ciekawe co to jest. Coś znajomego, ale trzeba jeszcze ją poczyścić trochę.
10 groszy z drugiej RP, tak mi się wydaje. I znalazłem kolejne stanowisko, łuska na łusce wychodzi, ale czyszczę, może między tymi łuskami coś ciekawszego się znajdzie. I wyszła teraz kolejna łódeczka, dzisiaj już druga, ale tym razem z taką ze ślepką. Bardzo rzadko takie się trafiają, przynajmniej ja takie rzadko trafiam. Już będę miał drugą taką ze ślepką. Super. No, jednak na tej jakiejś transzei, kurczę, troszeczkę jest tych sygnałków. Zobaczymy, może coś oprócz tych łusek, może coś jeszcze fajnego wyjdzie. Dobra, szukam dalej. Jestem już w domu, jak widzicie, sporo tego udało się nakopać, nawet bardzo dużo. No, przewaga łusek, masakryczne ilości były tego w lesie, jak widzicie, wszystkie wystrzelone, czyli no, ktoś stamtąd ładne miejscówki miał i strzelał pewnie w kierunku tych łąk. Na pewno wszystkich tych łusek nie wyzbieraliśmy, ale po prostu dzień się skończył i musieliśmy się zawijać z miejscówki. Zapewne wrócimy na tą miejscówkę latem, jak nie będą dostępne łąki i pola. Taki jest plan. Dobra, i zaczynając podsumowanie. Dobra, łuseczki mamy. Muszę jeszcze policzyć te łuski, ale jest ich bardzo dużo. Tutaj taki mosiężny przedmiot, to jakaś rureczka była, ale jak widać, ona chyba jest rozerwana. Nie wiem, czy to jest element ze szrapnela. Tak mi się wydaje, że tam stalowe te takie rureczki były, a może to z czegoś innego jest. A może akurat jednak to element szrapnela. Dobra, co tam mamy dalej?
kuleczki. Kuleczki od szrapnela, czubeczki od pocisków, dwie łódeczki, jedna z taką zaślepką, druga nie, ale w bardzo ładnych stanach te łódeczki. Duże rzeczy, czyli pierścienie od tych carskich 76 stalowe, czyli te dolne. No, stany jak widać, co nie za super. Ale nie są jeszcze takie najgorsze, przynajmniej coś da się z tego jeszcze zrobić, jakąś elektrolizę i coś będzie. Przydadzą się na pewno do jakiejś ekspozycji. Tłoczek tak samo od 76, pierścień wiodące od różnych kalibrów, to jest coś malutkiego. To 76, to już na pewno jest 150 albo 210, bo jest bardzo, bardzo szeroki ten pierścień, jak widzicie. Jakieś odłamki zapalników, kółeczko jakieś z mosiądzu, nie wiem co to jest. I co tam mamy na koniec? Monetki. 10 pfenigów. Z wroną niemiecką, rocznik 1940, 10 groszy z drugiej RP, ale rocznika tutaj nie da się rozszyfrować na tej monecie i ten grosz Stanisław August Poniatowski, jednak to jest ta moneta. Drugi SAP wyszedł w przeciągu, nie wiem, tygodnia, tylko że jeden tutaj w dysie, a ten tutaj znalazłem. Stan nie jest za super. Ledwo widoczne kontury są na tej monecie, ale udało się rozszyfrować. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił do Was Grosik. Cześć!